Bajka o księżniczce, która chciała zostać kowalem. Dawno, dawno temu, w odległym królestwie żyła sobie księżniczka o imieniu Alicja. Alicja była piękna, inteligentna i dobra, ale miała też jedno wielkie marzenie chciała zostać kowalem. Król i królowa byli zszokowani, gdy usłyszeli o marzeniach swojej córki. W tamtych czasach kobiety nie były kowalami. Kowalstwo było uważane za zawód dla mężczyzn. Król i królowa chcieli, aby Alicja została księżniczką, jak na nią przystało. Wysłali ją do najlepszych nauczycieli, aby nauczyła się wszystkiego, co powinna wiedzieć o byciu księżniczką. Alicja uczyła się pilnie, ale jej serce wciąż należało do kowalstwa. W tajemnicy przed rodzicami odwiedzała kuźnie, gdzie obserwowała pracujących tam kołali. Pewnego dnia Alicja zdecydowała się opuścić pałac i wyruszyć w świat, aby spełnić swoje marzenie. Pożegnała się z rodzicami i ruszyła w drogę. Alicja wędrowała przez wiele dni, aż dotarła do niewielkiej wioski. W wiosce mieszkał stary Kowal, który zgodził się nauczyć Alicję swojego rzemiosła. Alicja ciężko pracowała u boku starego Kowala. Uczyła się, jak wykuwać żelazo, jak tworzyć narzędzia i broń. Alicja szybko okazała się być utalentowaną Kowalem. Jej prace były piękne i trwałe. Wkrótce stała się znana w całym królestwie. Król i Królowa dowiedzieli się o Alicji i byli z niej bardzo dumni. Postanowili odwiedzić ją w wiosce. Kiedy król i królowa zobaczyli Alicję w kuźni, byli zaskoczeni. Nie mogli uwierzyć, że ich córka jest tak utalentowaną kowalem. Król i królowa powiedzieli Alicji, że mogą ją zaakceptować jako kowale. Alicja była bardzo szczęśliwa. W końcu mogła spełnić swoje marzenie. Alicja wróciła do pałacu i została kowalem. Była pierwszą kobietą kowalem w królestwie. Alicja prowadziła kuźnie przez wiele lat. Nauczyła wielu kobiet kowalstw.